Hej kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to zostawcie suba. Dzisiaj jedziemy na konferencję High League, ponieważ walczę na High League z Natsubeby. Ja jestem jeszcze bez make-upu, będę się zaraz malować. Jedziemy na konferencję z Lexi i z Mateuszem. Ja przez tą trasę do Łodzi, bo konferencja jest w Łodzi, będę myśleć, jakie mogę dostać pytania. Ogólnie ja nagrałam jakiś czas temu filmik z Mandziem, nie wiem czy on już wyszedł, jak wy oglądacie ten film czy nie, ale tam odpowiadam na takie, wiecie, pytania dotyczące mojej dramy. Właśnie nie wiem, czy ten film dzisiaj wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, to będę musiała na te pytania odpowiadać na konferencji, a jeżeli wyjdzie, no to wtedy będziecie mieli odpowiedzi na tym filmie Mandzia i wtedy będziemy mogli skupić się na innych rzeczach. Mi przed chwilą przyszły spodnie, które mam ubrać i spodnie ogarnął mi chłopak, który mi ogarnia ostatnio mega dużo ciuchów i gdyby nie on, to bym nie miała na połowę wydarzeń stylizacji, bo on ogarnia takie fajne vintage ciuszki w takim hip-hopowym stylu, jak ja właśnie lubię i tutaj macie jego Instagrama, jeżeli chcielibyście, żeby coś wam fajnego ogarnął. On też chyba buty ogarnia, z tego co wiem, takie wiecie, Jordany i w ogóle. Jeżeli te spodnie będą na mnie złe, bo tutaj są spodnie, to kurde, idę bez. Mam nadzieję, że 3 godziny przed wyjazdem nie będę musiała ogarnić czegoś nowego. O Boże, patrzcie, dostałam Supreme Necklace. Candy Necklace Supreme. Patrzcie, tutaj jest taki znaczek Supreme. Wow, dziękuję bardzo. Tutaj mamy spot. Aj, buty! Aha, jeszcze ja buty od niego przecież zamawiałam. Buty to są Shoxy i ja wybrałam sobie czarne Shoxy. Wszyscy mają białe, a ja chciałam czarne. I te buty nie są, nie da się ich praktycznie nigdzie zdobyć, więc bardzo fajnie. Są takie, wiecie, basic, czarne, mi się takie przydadzą. Mega fajne, ładnie wyglądają. Jeszcze ładniej na żywo niż na foteczkach. I tutaj mamy te spodnie. Prezentują się one następująco. To są też spodnie Nike, tutaj TN, więc bierzemy do nich białe TN-y. Nie no, będą dobre. Już tutaj widzę w pasie, że będą git. Dobra. Super, bo tylko tego się bałam, że będą niedobre. Nie przymierzam ich jeszcze, YOLO. Będziemy je przymierzyć, jak już się polujemy, więc przechodzimy do make-upu. Ja w ogóle nie mam pojęcia, jak się pomalować. Chyba tak basicowo, co nie? Oczywiście jestem już prawie spóźniona. W sensie nie mam jeszcze pół godziny, ale muszę 15 minut wyjść. Dzisiaj jest mega duży problem. Jak mam za dużo czasu, to mi odpierdala. I na przykład se leżę, nie szykuję się, bo myślę sobie, a nie, słuchajcie, mam dużo jeszcze czasu, dam sobie radę. A potem wychodzi tak, że mi zostaje 15 minut, a mam jeszcze połowę włosów do zrobienia. Ta jest taka średnia, musiałam też poprawić. Muszę się jeszcze spakować i dojechać do Lexi. Na szczęście mieszkamy blisko siebie. Nie wiem czemu, ale strasznie się stresuję tą konferencją. Może dlatego, że podczas walki z Lexi my nie miałyśmy spiny, więc może nie, że nie miałyśmy spiny, bo z Natsu ja też uważam, że nie mamy spiny, ale miałyśmy ze sobą kontakt i jakby no wiedziałyśmy, że to by było takie turbo fake, jakbyśmy tutaj z sobą gadały, a potem któraś by wyszła i robiła dramę na konferencji, nie wiadomo skąd. Z Moniką Kociołek, no nie wiem, ja wiedziałam, że ja dam sobie radę z Moniką i że my przegadamy w ogóle. A tutaj ja nie mam spiny z Natsu, ale wiecie, nie gadamy ze sobą, więc nie wiem, czy ona coś zrobi na tej konferencji, czy ona będzie, jak ona będzie do mnie nastawiona, więc nie wiem. Strasznie to dziwne wszystko. Stresuję się też tym, że tam będą niektóre osoby, których nie chciałabym widzieć. To jest takie moje pierwsze wystąpienie publiczne od czasów mojej dramy, gdzie na pewno będę miała to pełno pytań. Także, jak moje nastawienie, jestem troszeczkę zestresowana. Na szczęście udało mi się wynegocjować tutaj, żebym trochę później przyjechała, bo tak to już bym o godzinę tam musiała być. A ja mam ostatni panel, więc po co miałabym siedzieć tyle czasu i wiecie, i nic nie robić, i się jeszcze bardziej stresować. Ja nadal nie wiem, dzisiaj jest konferencja, a ja nie wiem, czy ja mam walkę wieczoru, czy cool main event, bo nikt mi nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Będzie wieczór pełen niespodzianek. Dobra, już się szykuję, bo jak będę gadać, to albo sobie spalę włosy, albo nie dotrę na tą konferencję. O, kto tu szedł? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Dowolku. Ja jestem już w hotelu, bo to jest w hotelu w Łodzi. Oglądałam sobie konferencję, spóźniłam się, kto pomyślał. Mogłam to pokazać mój outfit, okej, więc tak. Tej bluzy nie będę miała na sobie. Mam takie spodnie, zobaczcie, TN-y. Są z tego też butki TN-y. Takie zwykłe body. No, jestem taka na biało, pozytywna postać. Jezu, on się ręce czasem, nie wiem, czy to widzicie. Bardzo, bardzo, bardzo się stresuję. Ej, coraz więcej osób chodzi i streamuje to te real life'y. I ja mam bardzo dużą ochotę, patrzcie, to jest takie malutkie, podejść albo uciąć ten kabel, co tam łączy. Dawaj, ja nagrywam, ty idziesz. Dziękuję.
Ja nie mogę tego zjeść. Nie, no jedz ci wszyscy. Nie, dziękuję bardzo. Ty, to co ty sobie zamówiłaś, ty to sobie zjesz. Bardzo dobra. Jak mnie nie ma w domu, to tofu śpi w mojej torbie po treningu. On lubi smród mamusi. Czuć po prostu, jakie słodki. Ale masz fajną kamerkę, ty. Witamy serdecznie. Dzisiaj wszystkich. Nie śmiej z tej kamery, bo myślę, że to jest kamera, którą teraz nagrywają wszyscy w Stanach. Emma Campbell nią nagrywa. Ale ja się nie śmieję, właśnie mówię, że to fajna. To 4K bo... nagrywają, ona jest zajebista do vlogowania. Od Stuarta dostałam. Tak? O, proszę, niesamowita. Powiedz mi, jak się czujesz przed walką z Natsu? Trochę zestresowana. Czy Natsu to jest między wami mocna rywalizacja, czy tylko rywalizacja sportowa? Tylko sportowa. Tylko sportowa. Nie mamy spiny chyba. Nie macie spiny chyba. Dobra. To źle, bo do Moniki miałam takie... Ja tutaj mam takie, a dobra, muszę wygrać. No, ale to zależy też, czy źle, czy dobrze, bo w sumie czasami emocje też mogą źle wpłynąć. Ja na przykład jak walczyłem z Ratajem, chciałem za wszelką cenę i było tak, że źle to na mnie wpłynęło. A jak miałem walkę z Narożnym i potrzebowałem sobie na luzie, to całkowicie lepiej mi się walczyło, więc zależy kto jak, to jak ma, nie? A powiedz mi, jeżeli chodzi o High League, zostajesz tutaj? Zobaczymy, czy się w ogóle jeszcze będę biła. Też mam w planach operację. Jaką? Nie mogę powiedzieć. Ja też mam w planie operację. Wiem to. Skąd wiesz? Bo mi się wyświetla pełny jakiś tip. Jezu, wszyscy wszystko wiedzą. Ty jesteś ale sam... ja w ogóle nigdy nie oglądałam. Ja wiem, ale mnie na przykład to trochę też przeraża. Wszyscy wiedzą. Lex wie wszystko. Bołoś wie wszystko. Blołek już. Z kim nie pogadam, wszyscy wszystko wiedzą, co się u mnie dzieje. Bo ja czasami na live'ach sobie ja jak wytnie jakąś część na TikToku, a ja mogę wyjść ja na wariata. Ja teraz jakaś taka, że z tym Klaudią, że ona się wyznała miłość, a to się okazało, że to nieprawda. No właśnie, na przykład, nie? Widzowie bardzo manipulują montaże. Ale Klaudia bardzo ładna dziewczyna, posłuchajcie. Jest śliczna, ale jakby było na początku takie coś, że mogło to pójść w kierunku czegoś więcej, no ale jakby czas pokazał, że to nie to, nie? Jakbyśmy inaczej tego podeszli na początku, to mogłoby to pójść dalej, ale no już takie... Uważam, że to pierwsze takie wrażenie się wypaliło i jesteśmy kumplami, nie? Ja rozumiem, co chodzi, bo jak już jesteś tak z kimś kolegą, to boisz się, by zrobić ten move, żeby się to tak, nie zepsuło. Tak, tak. Albo się zepsuć, albo może być dokładnie, fajnie. Dlatego ja uważam, że lepiej jak jesteśmy kumplami i tyle. Zalecamy tutaj... Dobra. Widzisz, Meduska zmienia tematy vloga, także pozdrawiamy Kongo TV. Właśnie prowadzę vloga Fagaty, przejąłem teraz tą kamerę. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów Kongo TV. Widziałem komentarze już gdzieś w internecie, że Meduza nawet niedługo wyskoczy z lodówki, bo już podobno jestem wszędzie, nawet tego nie śledzę. No i właśnie wyskoczyłem jak z lodówki na vlogu Fagaty. Witam serdecznie, a tutaj zobaczcie kto sobie dyskutuje. Szemrane interesy. O czym rozmawiacie, dziewczyny? O tobie. Możemy ci powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze. Bo o rodzinie albo dobrze, albo źle. Jak... No właśnie, a że nie jesteśmy rodziną. To jest źle. Nie no, ja myślałem, że jesteśmy już, wiesz. Nie no, wiadomo no. No. I się znacie 2 lata? No jakoś tak. Nie, ale tak bardzo, że się byliśmy na raz na jakimś zamieściu. No. Czy nie jest tak, że się odezwałaś do niego jak jest znany? Nie, on w ogóle przyjeżdża do domu. Ula w ogóle się do mnie nie odezwała, my tak się jakby na spontanie. Ale Ula była zawsze dla mnie miła, to jest jakby bardzo ten... To nie jest tak, że ja prosiłam o kona, tylko ty przyjechałeś do domu i po prostu... No tak. Proszę państwa, ja tutaj będę tłumaczyła, nie wiem co się wydarzyło. To teraz rób tak. Nie tak. Uwaga, odejdź. Uwaga! Uważajcie. Ja się boję troszeczkę. Ej, ale Fagata jest przed walką, przestań. Ja nie umiem właśnie o, tego panie. Zrobić. Tak? Kurczę, ej, to jak pójdziemy na strzelnicę razem, to ubierzesz takie same buty jak ja. Tak, mogę. Umowa stoi? No. A ostatnie słowa przed wejściem na panel. Czy ja muszę położyć, stresuję się, czy ja muszę coś poprawić? Jakoś błyszczyk się błyszczy, czy co? Ty musisz poprawić. Co tutaj poprawić? Pokaż, odwróć się. Wszystko jest na miejscu. Możesz wchodzić. Powiedz mi tylko ostatnie słowa przed wejściem na panel. Nie wiem co mam powiedzieć. Że kochasz Kongo TV. Nie, kocham piseczko. Nie kochasz Kongo TV? Naprawdę? A ja tak myślałem. Jesteście za Fagatą czy Natsu? O kurde, to się wjebaliśmy teraz. Nie, szczerze nie wiem. Myślę, że będzie ciężko. Myślę, że Natalka jednak da radę. Tak? Tak. Ale kibicujecie komu? Ja nie kibicuję ani jednej, ani drugiej. Aha, czyli tak po prostu zobaczycie chętnie tak, walkę, ale nie wiecie ten. Stresuję się, żeby widać chyba. To było już nastawienie do walki, to się też nie miało. Takie jak ma być. Czyli tak, że się okej, ale... Moje słowa będą moje wychowane.
dyskusji. Ale pan, ja słucham tych waszych głosówek, ja wiem, że tam było... Lekcji widać po fagacie, że się stresuje, czy nie? Nie. Ale kurwa, ale dobra! Tylko powiedzieć, że wierzę w mojego tygryska. Ja już jestem u mnie w domku, jest ze mną Tofulek, nie wiem czy go będziecie widzieć. Cześć Tofulek, chyba go nie widać. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, ja troszeczkę zapomniałam o nagrywaniu, bo byłam zestresowana strasznie. Wam dziękuję za wsparcie, mam nadzieję, że będziecie oglądać walkę, nie wiem czy już mam swój reflink. Jeżeli mam, to zapraszam was do kupowania z mojego reflinku, a jeżeli nie, to czekajcie na mój reflink, pewnie będzie na moim Instagramie, tutaj macie mój Instagram. Konferencja, no nie była za ciekawa, bo my z Natalią nie mamy jakiejś spiny, tam chłopcy nadrobili na naszym panelu. My nie jesteśmy od spin, my nie jesteśmy od dymów, tam ludzie pisali, że stypiary. No kurde, trudno. Myślę, że nasza walka nadrobi, nasza walka będzie ciekawa. Ja ciężko trenuję, żeby wyszło. Jak nie wyjdzie, to też trudno. I tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę w górę i komentarz. Team Fagata. Właśnie, piszcie Team Fagata w komentarzu. Bardzo was kocham. Serio, w takich momentach strasznie was doceniam. Dziękuję. Uwielbiam w ogóle oglądać wszystkie edity. Uwielbiam oglądać, czytać wiadomości od was. Jak mi piszecie, że mnie oglądacie, że oglądacie konferencje. Jesteście naprawdę bardzo, bardzo dużym dla mnie wsparciem. Nawet nie wiecie, jak bardzo dużym. Dziękuję wam. Widzimy się w następnym odcinku. Dajcie mi czułka swoje szanowne, to zostawię wam buziaczka.